Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w drugiej kawie witam Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Adam Olbert, koordynator akcji Zamień Elektroodpady na Kulturalne Wypady. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Kiedy i gdzie będzie można wyrzucić nasz telewizor, którego już nie chcemy oglądać, bo on nic wartościowego nie serwuje? Nasz telewizor można będzie przekazać za ciekawe wyjściówki do różnych miejsc na Opolszczyźnie, głównie w Opolu, 26 od godziny 10 na bulwarach nad Młynówką w pobliżu Grabówki, tak żeby to było proste do znalezienia. W pobliżu Placu Wolności po prostu. Znany punkt w Opolu i tam będzie podstawiony jakiś kontener, tak? Tak, będą osoby ze specjalnej firmy, która specjalizuje się, ma na to, nazwijmy to, licencję, tak aby skutecznie i dobrze zająć się tymi elektroodpadami, a część z nich jest szkodliwa, więc tutaj to musi być wyselekcjonowana odpowiednia firma, więc to nic przypadkowy nie może być. I tam właśnie będą te osoby, które będą odbierały te elektroodpady. To powiedzmy, co wchodzi w skład takich elektroodpadów, oprócz telewizora, to co to może być? Elektroodpady to są wszystkie urządzenia, które są zasilane energią elektryczną, czyli może być to suszarka, toster, radio, lodówka, cokolwiek Państwo są w stanie przynieść, przywieźć, dostarczyć. No i w zależności od tego, jak duże to będzie urządzenie, wtedy odpowiednią ilość biletów można otrzymać. Nie są to ogromne ilości, bo można za dwa małe sprzęty otrzymać jeden bilet lub ewentualnie za średni sprzęt. Natomiast za duży sprzęt to są dwa bilety do ciekawych miejsc w Opolu. O tym, gdzie te bilety, gdzie z tymi biletami będzie można się udać, jeszcze za moment. Natomiast czy coś takiego jak żarówki też można? Akurat żarówki tutaj nie zbieramy, jedynie świetlówki. Ze względu na to, że w świetlówkach troszkę rtęci jest, która jest niebezpieczna dla środowiska, i świetlówki jak najbardziej można przynosić. Natomiast żarówki w tej akcji tutaj nie zbieramy. Natomiast każdy inny sprzęt zasilany energią. A zużyte baterie na przykład też? Zużyte baterie niejako przy okazji. Tutaj głównym celem jest uświadomienie ludziom, że ten pozornie nieszkodliwy elektrosprzęt warto jest odpowiednio utylizować. Baterie będziemy zbierać przy okazji, natomiast nie będziemy punktować to zaproszeniami. Czy jak ktoś ma, że tak powiem, wyczerpane baterie w pilocie, można wymienić, można, albo wyrzucić te baterie z pilota od tego telewizora, którego dokładnie chcemy tak się pozbyć. Punktów ze zbiórki czy też oddawania tych baterii jest, wydaje mi się, w Opolu całkiem sporo. W większości hipermarketów, supermarketów można te baterie przekazać, więc wydaje mi się, że z tym nie jest tak źle. W przedszkolach dzieci mają konkursy, zbierają te baterie, także to jest bardzo cenny nawet materiał wśród rodziców, także tutaj też można wśród znajomych rozdysponować. Te bilety zostały ofiarowane przez różne instytucje, czy też firma, która zbiera te elektroodpady, sama je załatwiała? Tutaj dwutorowo, ze względu na to, że część instytucji nie może przekazywać za darmo, są instytucjami komercyjnymi, jakiś tam tylko mały wycinek ewentualnie mogą w celach promocyjnych przeznaczyć. Tutaj sponsorem całego tego wydarzenia jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i to on przeznaczył małą niestety pulę na zakup tych biletów. Natomiast wiele instytucji, co mnie bardzo pozytywnie tutaj, można powiedzieć, zaskoczyło, przekazało wiele tych biletów zupełnie za darmo, wiedząc, rozumiejąc, że jest to cenna inicjatywa i warto w ten sposób również się promować, bo jest to też szansa, żeby Opolanie zobaczyli, że można czy karate, czy aikido w Opolu uprawiać, czy to, że w Opolu nie jest tylko jedno kino, ale można również wybrać się do kina studyjnego, czy do kina Meduza. Także to są takie instytucje, które warto również wspierać i pokazywać, że są w Opolu. Czyli z tymi biletami to nie tylko kulturalne wypady, ale też sportowe. Tak, no kultura sportowa też jest ważna, więc jest to takie troszkę rozszerzenie tej pojęcia kulturalne na również kulturę sportową. I z tych biletów mogą korzystać dorośli, czy młodzież i dzieci też? Tutaj mamy bardzo różne bilety. Mamy
na zajęcia dla dorosłych, na przykład aikido dla dorosłych, ale i dla dzieci się wiele znajdzie. Bilety do zoo czy do kina, no tutaj każdy może wykorzystać według własnego uznania. Czyli rozumiem, że będzie można sobie wybrać, kto co potrzebuje, przynajmniej ci, którzy będą pierwsi. Dokładnie tak. Ci, którzy będą pierwsi, będą mieli szansę na wybór. Tych biletów nie jest bardzo dużo. No tutaj pula około 200-300 maksymalnie biletów, bo ciągle jeszcze spływają do nas te bilety, więc te 200 osób pierwszych ma zagwarantowane bilety i możliwość wyboru ci pierwsi. No a później będzie już coraz mniejszy wybór. To jest akcja ogólnopolska, tak? Tak, to jest a w Opolu akcja po raz pierwszy, ogólnopolska, czy już po raz wcześniej pierwszy była? w Opolu, dokładnie. Chcemy też pokazać, że Opole jest miastem, które dba o środowisko i tutaj taka mała rywalizacja jest również z innymi miastami pod kątem ilości tych zebranych elektroodpadów i mam nadzieję, że Opole nie wypadnie blado i te parę ton uda nam się zebrać. A jakieś nagrody dla tych najbardziej ekologicznych miast ktoś też gdzieś przewidział? No niestety nie ma, jest to raczej tylko taki satysfakcja. Nieoficjalna taki satysfakcja dla miasta takiego ekologicznego. Dzisiaj też mamy drugą część tej ekologicznego wiosennego poruszenia, to jest Zielone Kino. Dokładnie, jest to akcja, która poprzedza naszą zbiórkę elektroodpadów. W czasie tej akcji Zielonego Kina uczniowie szkół z Opola mają okazję dowiedzieć się czegoś z jednej strony o elektroodpadach, ale również spróbować tego, że można alternatywnie wytwarzać energię, na przykład siłą własnych mięśni. Tak, pedałując na rowerach, napędzać generator, który z kolei zasila kino, które wyświetla filmy właśnie o tematyce związanej z elektroodpadami, o tym jak to w Afryce na przykład doprowadzają one do znacznego zanieczyszczenia środowiska. No i generalnie czyli jak ktoś przestanie pedałować, to film się skończy? No generalnie tak, także trzeba tutaj kontynuować. I tu każdy może wziąć udział, czy to jest przeznaczone tylko dla tych, którzy mają dobrą kondycję, tam trzeba odpowiednią prędkość pedałowania zachować? Znaczy no każdy, wydaje mi się, że na rowerze każdy może jeździć i każdy może również pedałować. W Zielonym Kinie jest to akcja głównie skierowana do uczniów podstawówek, bo oni przychodzą z nauczycielami na tą akcję, ale każdy mieszkaniec Opola, który chciałby również spróbować tego, może jak najbardziej dzisiaj na Placu Wolności zobaczyć, że można inaczej. Celem akcji Zamień elektroodpady na kulturalne wypady jest tylko jakby zapobieganie temu, by nie wyrzucać tych telewizorów i komputerów gdzieś tam pod blokiem, czy też jakby poszerzenie naszej świadomości na temat tego. Wydaje mi się, że raczej poszerzenie tej świadomości, jest to akcja jednorazowa, więc tutaj trudno mówić o tym, że uda nam się w jakiś sposób przeciwdziałać temu, żeby gdzieś te telewizory, świetlówki czy inne elementy, które mogą być niebezpieczne, a z drugiej strony, które warto jest przetwarzać, żeby nie niszczyć środowiska w miejscach, gdzie wydobywa się te cenne pierwiastki, które się w nich znajdują. Ta akcja na pewno nie rozwiąże tego problemu jednorazowo, natomiast chodzi tutaj bardziej o zwiększenie świadomości tego, że no jest to jakiś problem, jest to pewne wyzwanie do tego, aby segregować również te elektroodpady. A co z tymi elektroodpadami można zrobić na co dzień? Nie wiem, komuś w lipcu, sierpniu się popsuje telefon, którego będzie chciał się pozbyć, to gdzie w Opolu można tutaj tego najlepiej dokonać? Na stronach Urzędu Miasta sprawdzić te informacje, tam na bieżąco są podawane informacje o też takich akcjach, gdzie miejscowo firma wyjeżdża i zbiera te elektroodpady i również o miejscu, gdzie w Opolu na co dzień można te elektroodpady przekazać. No na pewno jest to pewne wyzwanie, bo trzeba pojechać, zawieźć. Tutaj jeszcze mamy dziś, w sobotę będą za to bilety, więc warto jest skorzystać. Czyli w sobotę koło Grabówki od godziny? Od godziny 10 do 14, aczkolwiek te bilety pewnie nieco krócej niż 14. Dziękuję bardzo za rozmowę. Adam Albert, dziękuję koordynator bardzo. Akcji Zamień Elektroodpady na Kulturalne Wypady, był moim gościem w drugiej kawie, a ja polecam Państwu rozwagę, żeby było na czym oglądać drugą kawę. Wszystkiego nie należy wyrzucać. Dziękuję.